Witajcie, kochani. Chwała Jezusowi. Dobrze zabrać się znowu, aby studiować Słowo Boże. Dzisiaj chciałbym wejść w trzecią część mojego cyklu na temat Kościół Jezusa. I w jakiś sposób dzisiaj otrę się, czy wejdę w drugi rozdział Dziejów Apostolskich, ale troszeczkę inaczej. Może nie będzie to taka dokładna egzegeza, do jakiej przywykliście. Około dwa lata temu przeczytałem wstrząsający artykuł w gazecie, w takim magazynie dla pastorów, duszpasterzy czy tam liderów kościoła. Pewien człowiek, który miał różne traumatyczne doświadczenia, napisał artykuł pod tytułem 10 symptomów, że twój kościół Umiera. To było wstrząsające, o czym tam pisał, jak one się objawiają. I ja oczywiście nie będę dzisiaj o tym głosił, nie będę mówił o tych dziesięciu symptomach, ale o ich odwrotności. Dlatego, że zauważyłem, że właśnie dokładnie odwrotność tych symptomów to jest 10 znaków, że Kościół doświadcza wewnętrznego przebudzenia. Czy wewnętrznego takiego opamiętania i wejścia w prawdziwą służbę, które mogą mu pomóc stać się dokładnie takim narzędziem Bożym, jakim chciał Pan Jezus, żeby był? I ostatnio w tamtym tygodniu powiedzieliśmy sobie o Bożym DNA Kościoła i prawdziwej wartości pokuty pod krzyżem. Mówiłem, że ludzie, którzy spotkają się z Panem i rzeczywiście pokutują pod krzyżem, to są nie tylko ludzie, którzy wytrzymają wiele wstrząsów, burz i huraganów życiowych w kościele, bo są dużo mocniejsi niż osoby, które ktoś przekonał, coś obiecał, że może. To są osoby, które zobaczyły, kim są i kim jest ten, który za nich zmarł i który dla nich zmartwychwstał i dał im siłę na nowego życia. I dzisiaj chciałbym powiedzieć takie zdanie, które całe dzisiejsze moje nauczanie będzie jakby nad tym zdaniem rozmyślać. Chcę powiedzieć, że Kościół pełen życia odnawia świat. Amen. Kościół, który jest pełny życia, odnawia świat. Kiedy przyszedłem w moim starym życiu do Kościoła, w sensie do żywego Kościoła, to Większość rzeczy, które wtedy nosiłem w sobie, którymi byłem, w które wierzyłem, uległy przemianie i Bóg mnie odnowił. W jednych rzeczach to trwało bardzo szybko, w innych Bóg mnie wychowywał. Był to pewien proces wchodzenia w służbę i w poznanie Pana. Ale Kościół pełen życia odnawia świat i ludzie znów stają się tym dokładnie, co Pan Bóg przewidział dla Twojego życia. To jest ta moja myśl. Bywa to właśnie nazywane przebudzeniem i jak już mówiłem, niektórzy ludzie w naszych czasach stracili trochę cierpliwość do tego słowa. Nawet spotkałem wierzących, którzy już mówią: "Proszę, Cię, tylko nie używaj już tego słowa, mam go powyżej uszu". Zawsze ich namawiam, żeby się troszkę z tego uzdrowili, ponieważ to, że wiecie, różnego rodzaju cyrki, przedstawienia czy jakieś manipulacje, ktoś nazywał przebudzeniem, czy jeszcze coś tam, nie oznacza, że Duch Święty nie może odnawiać, działać w mocy i wstępować na grupę, czy, na, czy dotykać grupy i prowadzić grupy czy jednostek, które całkowicie oddadzą się do Jego dyspozycji. A więc okej, okay, było czasami nazywane to przebudzeniem, odnową. Bóg po prostu staje się ważny tam, gdzie jeszcze przed chwilą był lekceważony. Stąd jakby podtytuł tej trzeciej części jest to, kiedy. Bo miałem właśnie dać ten podtytuł przebudzeniem. Ale pomyślałem sobie nazwę to innym słowem. Dzień, kiedy Bóg znów staje się ważny. Ludzie zaczynają wtedy inaczej postępować. Zmienia się to, co myślą. Zmienia się to, co robią, czego nie robią. Kiedy, wiecie, ja się nawróciłem, to nie zmieniło się tylko to, że zacząłem chodzić do, do nie wiem, na nabożeństwa pod inny adres. Zmieniło się to, co mówiłem, to, co robiłem. Zmieniło się to, z czego się śmiałem, czego się bałem, nad czym płakałem. To, co kiedyś wydawało mi się straszne, przestało być straszne, właściwie zobaczyłem, że nie ma znaczenia. To, co wydawało mi się i traktowałem lekko, myślę, nieważne, okazało się, że jest ważne. Co innego mnie śmieszyło, a dawne dowcipy przestały mnie śmieszyć. I cała historia Izraela pełna jest właśnie duchowych wzniesień, przebudzeń, odnowy, gdy kolejny jakiś król czy ktoś musielibyśmy czytać. Wiecie sami, nie, że byli tacy królowie, którzy, nie wiem, ktoś mu przeczytał Biblię, czy coś mu powiedział prorok, czy coś przeżył i przeżywał pewną odnowę, i Bóg zaczynał błogosławić. Cała historia Izraela pełna jest duchowych upadków. Wstrząsających, zmieniających wiele wokół dni odnowy, powrotu łez, ale i zaniedbań. To zmieniało historię ludzi, rodzin, miast i kraju, powiedziałem, Kościół jest kościołem, który niesie odnowę. Wcześniej mówiłem Kościół to jest prorok naszych czasów. To w nim działa ten dar i nigdzie poza kościołem nie działa w taki sposób jak w Kościele, w tak świadomy i oparty na relacji z Bogiem w historii kościoła. Jeżeli jako historyk przyglądam się różnego rodzaju przebudzeniom, różnego rodzaju odnowom, które przeżywał zarówno czy to Izrael, czy historycznie już po ten kościół, w historii kościoła żadna grupa nie utrzymywała duchowej odnowy na stałe. Byłem w miejscach, gdzie nie mogłem uwierzyć, czy w miastach, gdzie Opowiadano mi, nawet kojarzyłem je z historii, że były miastami, w których 99, tam ileś ludzi było wierzących, a dzisiaj stawały się ostoją różnego rodzaju przewrotności, zboczeń, innego rodzaju bałwochwalczych kultów. I byliśmy w takim mieście i, i się zastanawiałem, co się stało z ludźmi, gdzie się podzieli tamci ludzie. Bo Kościół wnosi odnowę. Żeby ten świat, to jest bardzo ważne, bo wiem, że czasami słyszymy to na modlitwach, czy kiedy rozmawiam z Wami podczas odwiedzin, podczas tego kiedy się wzajemnie odwiedzamy, rozmawiamy, gdzieś pijemy kawę, często mówimy, że chcielibyśmy. Żeby w tym mieście ludzie zobaczyli, że jesteśmy Kościołem, który kocha Jezusa i żeby Jezus dotykał naszych rodzin, naszych bliskich, tego miasta i ludzi w tym mieście, ponieważ to jest, ta, to jest ta nasza Judea, czyli Pan Jezus powiedziałby głosić z Judei w Samarii po krańce ziemi, prawda? Czyli w domu, trochę poza domem i na koniec świata. I to jest to nasze miejsce, gdzie Bóg nas postawił. Amen. I chcemy oglądać Jego błogosławieństwo. Jakiś sposób powiedziałem to w tamtym tygodniu: aby świat mógł oglądać jakąkolwiek odnowę, to najpierw musimy przeżyć odnowę lokalnego kościoła, zboru. Jeśli my przeżyjemy odnowę, świat ją będzie doświadczał i będzie mógł oglądać. Jeżeli my nie przeżywamy odnowy, to dlaczego nagle ktoś miałby w ogóle ją przeżyć? My lubimy słyszeć czasami o przebudzeniu. Ale nie zawsze wiemy, co za sobą przebudzenie pociąga. Jesteśmy poruszeni, nie wiem, historiami o przebudzeniach w Szkocji, kiedy zaczytujemy się w książkach Fineja, kiedy czytamy o tym, co się działo, kiedy Moody, kiedy Spurgeon, kiedy inne wielkie nazwiska głosiły, kiedy Duch Święty działał w tak potężny sposób, że gdy po jednej stronie ulicy kościół się modlił i ludzie doświadczali sztu w Duchu Świętym, to pamiętam tych, którzy czytali te książki ze łzami w oczach, pokazywali mi, zobacz, tutaj kościół doświadcza wylania Ducha Świętego, sztu w Duchu Świętym, a po drugiej stronie ulicy, za ścianą, jest druga kamienica i tam jest bar. Pijacy padają na kolana w barze i zaczynają wołać o litość, żeby się ktoś litował. Bo się boją, że pójdą do piekła. Spoczywa na nich tak potężna bojaźń Boża, że właściciel baru biegnie i mówi: Przyjdźcie tam, nie wiem co wy robicie, ale ja nie wiem co się w tym barze dzieje. Pamiętam jak czytałem o tym, że policjanci siedzieli znudzeni, bo nie było kogo zamykać. Całe więzienia opustoszały. Działo się coś, często kiedy czytały historie tych chociażby szk szkockich przebudzeń, to, to, to wiemy, że zaczynały się od małych ludzi, zaczynały się od grupki, która powiedziała: Dosyć, my chcemy żyć inaczej. Wcale nie planowali, że poruszą niebo i ziemię, nie planowali, że ktoś napisze o nich książki, to się stało potem. Często w tych książkach jeszcze i tak nie do końca opisano, jak to było, skupiono się na czym innym, ale często w sercach tych ludzi było: Panie, Panie, pamiętam w jednej z tych książek jeden z tych mężów Boży modlił się Boże, daj mi duszę mieszkańców Londynu albo ja umrę. Oczywiście miał na myśli, w sensie, żeby się ci ludzie nawrócili, kiedy będzie głosił. A więc podoba nam się to. Doświadczamy jakiegoś wzruszenia, jakiegoś pragnienia. Panie, pamiętam, wstrząsnęło mną jako... Wtedy jeszcze młodym człowiekiem, bardzo, bardzo młodym w wierze. Mieszkałem, może mieszkaliśmy wtedy, nie wiem, z dwa lata w Rosji. Kiedy jeden z pastorów był wstrząśnięty pewnym nabożeństwem. Mówi wiecie, na jednym z naszych modlitewnych nabożeństw, w jakiś sposób Bóg nam pokazał, kim my jesteśmy. Ja nigdy nie myślałem, że będę myślał o naszym Kościele. mam, mam burzę w głowie. I opowiedział o modlitewnym. Gdzie mieli takie spotkanie modlitewne, ileś tam, 40, 50 osób się modliło. Raz ten, raz ten modlą się. I w pewnym momencie jakiś gościu przychodzi, wchodzi, nie wiadomo skąd, staje w tej modlitwie. Wiadomo, kościół każdemu wolno wejść, dołącza się do tej modlitwy i w pewnym momencie, wiecie, ni z gruszki, ni z pietruszki, facet przerywa tą modlitwę i mówi: Ja potrzebuję, żeby się pomodlić o mojego znajomego, bo mu tramwaj obciął nogi, a myślę, że mogłyby mu odrosnąć. Wiecie, pierwszą reakcją było, oni się wszyscy zaczęli śmiać z Niego. I mój kolega mówi, wiesz co, dwie sekundy po tym, jak się zaczęliśmy śmiać, rąbnęło mnie, że doszliśmy do miejsca, gdzie pierwszą naszą reakcją jest śmiech. My przestaliśmy wierzyć, że Bóg mógłby to uczynić. Wiecie, o czym ja mówię? Ja teraz nie mówię, żeby on mu naiwnie wymawiał, że o, słuchaj, na pewno pan, nie wiem, jak się to skończyło. To, co nim wstrząsnęło, to stan jego serca. Mówi normalnie, mówi, romnęło mnie jak pociąg, że, że tylu z nas po tylu latach wiary zaczęliśmy się z tego człowieka śmiać. To była nasza pierwsza reakcja. Więc jakby czasami się w tym Gubimy, co Bóg może. Zapominamy, że nas to też może dotknąć. Jeden z naszych przyjaciół, również wielki mentor mojej służby, przyjaciel, który pomagał mi uczyć się, nawet pisać, właściwie, kazania, u którego w domu miałem okazję trochę pomieszkać, poznać go bliżej, opowiadał mi też historię. Mówi: Czasami, wiesz, zdarzą ci się rzeczy, z którymi nie wiesz, co zrobić. Siedziałem w domu, i zadzwoniła, on był, wiecie, w tamtym czasie, gdy mi to mówił, to był człowiek, yy, w tamtym czasie był chyba jakieś 49 czy 48 lat starszy ode mnie. Naprawdę, dla mnie to był staruszek wtedy. Człowiek ponad 70-letni, grubo ponad 70 lat, i mówi do mnie, zdarzają się chwile, kiedy nie będziesz wiedział, co zrobić i co myśleć o tym, co może uczynić Bóg. I opowiedział właściwie nam, i wtedy w szkole nam to też powiedział na naszej grupie modlitewnej wieczornej, że zadzwoniła do niego kobieta i mówi, czy mógłbyś się pomodlić, żeby mój mąż zmartwychwstał? On mówi, no tak, tak, gdzie tak nie wiedział, co, jak to, jak to, powiedzieć, nie, jak się tu, brakło mu trochę mądrości, nie? i mówi, no tak, tak, mogę się pomodlić, no. I on mówi tak do mnie, nas, wyobrażałem sobie, że ta kobieta siedzi w mieszkaniu, obok na tapczanie czy na łożu leży martwy mąż, kobieta przeżywa żałobę, no i potrzebuje, żeby tam przyjść i pomodlić się o tego martwego męża. A więc, żeby przedłużyć jakąś tą rozmowę, mówi: Zapytałem jej, no a mąż dawno umarł, i jak tam, sama jesteś teraz, czy jak? Ona mówi: No, sama jestem, mąż umarł 25 lat temu. Ale tak mi przyszło do głowy, czy Bóg by mógł. Powiedz mi Was to, czy Bóg to może? On mówi, zgubiłem się w tej rozmowie, próbowałem z tej rozmowy uciekać i w jakiś sposób sprawić tą kobietę. I poszedłem się modlić i mówię, panie, co ja mam z nią zrobić? Mam jej powiedzieć, że ty możesz, czy że ty nie możesz. powiedział, Duch Święty przekonał mnie, że mam całkowicie poddać się w mądrości Jemu i pokazał mi wielką rzecz Słowie Boże. Mówi, Bóg mi pokazał, synu, nie mów, co ja mogę, czego ja nie mogę. Mogę ci tylko tyle powiedzieć, że kiedy mój syn umierał na krzyżu Golgoty, martwi od setek chodzili po ulicach Jeruzalem. Idź za mną. Dla nas... Tam w szkole było szokiem. Kiedy człowiek się naczyta książek, to ma swoje argumenty jakieś tam, nie? Ale kiedy stajesz przed tym, że chcesz, żeby Bóg używał Kościoła, żeby to był żywy, przebudzony Kościół, zaczyna szukać panie, co dalej z nami? Inna myśl. Lata, lata temu namiętnie czytałem tygodnik wprost. To naprawdę było 90. lata. Wtedy wydawało mi się taką gazetą dla no pasowało mi to co tam czytałem w jakiś sposób nadrabiałem swoje braki w poznaniu świata którego przed nawróceniem nie znałem i to była chyba taka jedyna świecka gazeta która mi pasowała. Dzisiaj to jest zupełnie coś innego. Wtedy to było coś innego i czytałem sobie. I pamiętam artykuł dziennikarza który wtedy ja nie wiem czy to była czy to był numer z 90 czy 91 roku niektóre nawet mam w pudełkach pochowane Trochę wtedy jeszcze nie moja żona, a później już moja żona, śmiała się, bo ja nawet gdzie podkreślałem, łówkę, miał ja oddechy do dechy gazety czytałem. Ja w ogóle lubię czytać. nie? I tam pewien dziennikarz wprost pytał nawróconych ludzi. Na jakimś tam, nie pamiętam, przystanku, wiecie, te różne wielkie imprezy, takie chrześcijańskie, poszedł tam facet i zaczynał pytać ludzi, czemu kochają Boga. I był bardzo zdziwiony, i napisał te odpowiedzi. I te odpowiedzi, pamiętam, ja sobie to zapisałem i skorzystałem z tej notatki. Odpowiedzi były zawsze podobne, pisze. On wyrwał mnie z ciemności. Dał mi wolność. Moja droga prowadziła do zagłady, ale teraz żyję. On obmył mnie krwią baranka. Facet stwierdził, nie wiem o co chodzi, ale wiem jedno, ci młodzi ludzie odpowiadają tym, odpowiadają zdaniami, których nauczyli ich na pamięć duszpasterze. Żaden z nich nie powiedział mi nic konkretnego, dlaczego kochają Boga. Czujecie, co próbował powiedzieć ten człowiek? Coś powtarzamy, ale nasza wiara nie zapala drugiego. Nasza wiara jest dla niego niezrozumiała, fajnie, ale to był brak wytłumaczenia swojego chrześcijaństwa życiem, miłością. Oparcie się niestety dla naszych czasów na sloganach nie wystarczy. Dziś ludzie przychodzą w stanie, w którym slogany już ich nie zadowolą. Widzicie, na czym więc polega odnowa. Aby miasto bielsko biało widziało w nas kościół, do którego jest po co przyjść, i w którym można, można liczyć, że będziemy się modlić. My nie możemy obiecać ludziom, co Bóg zrobi, ale możemy im obiecać to, co obiecuje Biblia. Możemy im przeczytać to, co mówi Biblia, i możemy im powiedzieć, to jest to, co mówi Słowo Boże, a ja nie wiem. A jeżeli wiem, to wiem przez wiarę, że Bóg może. Od nowa polega na biblijnej analizie, Nasza, moja odnowa, wszystkich aspektów mojego życia z Bogiem. Nieraz mówiliśmy: Kościół to zgromadzenie, które jest pewną masą tutaj, ale każdy z tej masy musiał mieć indywidualne spotkanie z Panem. Jeżeli nie przeżyłeś indywidualnego spotkania z Panem, to w naszej masie i tak będziesz czuł się samotnie. Natomiast jeśli je przeżyłeś, poczujesz, że jesteś jego częścią. Dlatego każdy z nas musi się nawrócić i musi zawołać do Boga i wyznać swoje grzechy. I w ten sposób, gdy my osobiście coś przeżywamy, stajemy się odnowioną społecznością, bo każdy z nas co musi przeżyć? Ja teraz już nie mówię tylko o nawróceniu. Mówię dziś o odnowie. Chodzimy sobie i mówimy: Panie, chcielibyśmy przebudzenie. I nikt nie chce tego słowa używać, o no, Panie, takiej odnowy byśmy chcieli. Chcielibyśmy odnowy, chcielibyśmy, żeby niewierzący ludzie się nawracali. Jeżeli świat ma przeżyć odnowę, Ty musisz przeżyć odnowę. We wszystkich aspektach swojego życia z Bogiem, a więc w modlitwie. Czy Twoja modlitwa wymaga remontu, odnowy? Życie rodzinne, życie zawodowe, uczciwość, czystość myśli i ciała. Wobec Boga i ludzi, uczciwość i legalność stanu posiadania tego, co masz. Pamiętam, jak budowałem nasz pierwszy dom. Nie znam się na budowie, ciągle mi ktoś musiał pomagać, nie wszystko wychodziło. Powiem tak, nie mam talentu do tych spraw. Ja należę do tych facetów, o których wiecie, jest powiedziane, że facetowi nie trzeba przypominać, żeby naprawi kran. Jak to powiedział, to co roku mu nie trzeba o tym przypominać. Bo wszystko będzie leżało zepsute. Ale pamiętam, że jak budowałem nasz dom, to poprosiłem pana o jedno. Mieliśmy pewien problem, który musieliśmy zmienić. Oznaczał problemy, przedłużenie budowy, trzeba było ściany naruszyć, żeby wrócić do zgodności z projektu. I wtedy poprosiłem pana, powiedziałem, panie, nie mam ani pieniędzy, żeby to zrobić. Nawet człowiek, który przyszedł do mnie nie wiadomo skąd, powiedział mi, że wie w jaki sposób zmienić dokumentację, żebym nie musiał tego robić. I wtedy właśnie to przyszło to coś we mnie, że chcę żyć życiem odnowionym. To był mój pierwszy dom. Miałem trochę ponad 30 lat i myślałem, chcę, ten dom będzie inny niż wszystkie moje domy. I nie poszedłem na to. Powiedziałem, zrobię to tak, jak to ma być zrobione. Mówię, Panie, nie mam na to pieniędzy, nie wiem, czym to się dla mnie skończy, ale mam jedno marzenie. Pragnę, aby każdy gwóźdź, każda śrubka, każda żarówka, każda deska, każdy mebel, półka i książka w tym domu była uczciwie zdobytym mieniem, które mam dzięki Twojej łasce. Amen. I Bóg mnie nie opuścił. Dał nam to skończyć i zrobić tak, jak należy. To jest to, co musimy przeżywać w odnowie. Kiedy mamy naszą wewnętrzną korupcję, wtedy nie mówmy ludziom. Wiecie, pamiętam jak zawsze mi mówiono, że my musimy pójść i Izraelowi powiedzieć o Jezusie. Nie wchodzę teraz w ogóle w poprawność takiego wypowiedzenia w ten sposób zdania, ale pamiętam jak stałem pod ścianą płaczu niedaleko i zobaczyłem radiowóz, który podjechał do ściany płaczu. Wyszli z tego radiowozu policjanci z bronią, z wszystkim, jak to policja, w pełnym wyposażeniu, z nakryciami głowy. Poszli pod ścianę płaczu i cały ten patrol modlił się tam około 30 minut. Ja się na nich patrzyłem. Zobaczyłem, moment, to jest ten naród, któremu my mamy coś powiedzieć, tak? My, którzy zapalamy papierosa po wyjściu z kościoła? My, w którym policja, wojsko są bardziej znane z przeklinania niż z błogosławieństwa? Ja nie mówię... Teraz co macie myśleć o służbach mundurowych? Mówię tylko moje dziwne, może proste myśli Mirka Kulca. Tak sobie na to patrzyłem. Podjeżdżamy pod bazę wojskową. Stoję pod bazą wojskową też w Izraelu. Trafiliśmy na akademię, gdzie nie wiem, chyba jakieś odznaczenia kolejnemu rocznikowi szkoły dawano. I kiedy całe wojsko stanęło. Wszyscy wyciągli chusty, nakryli głowy, otwarli słowo i zaczęli chórem śpiewać, a nam włosy na głowie stały z wrażenia. Myślę że moment, i Europa chce coś im powiedzieć, o Panu Bogu, tak? Żeby odnawiać, trzeba być odnowionym. Jezus powiedział do faryceuszy, że grzesznicy ich będą wyprzedzać. Powiedział do nas, że grzesznicy będą nas wyprzedzać. Powiedział do każdego, kto ma nieczułe serce. Oczywiście nie wiem, co przed chwilą usłyszeliście. Może usłyszał ktoś coś politycznego i przyleci zaraz, że armia Izraela to wcale nie taka... Ja nie o tym teraz mówiłem w ogóle. Mówiłem coś o ludziach, którzy mają priorytety. A więc odnowa moja musi dotknąć mojej uczciwości, legalności stanu posiadania, relacji z ludźmi w zborze, ewangelizacji. Świadectwa. Odnowa polega na tym, by zbawiony przez Boga człowiek znowu szedł po drodze do Niego, po drodze dla Niego, po drodze, którą On mu wyznaczył. Musi mieć swoje miejsce miejsce odnowy, miejsce pokuty, miejsce w kościele, dane od Boga. Patrząc na to, co mówił Jezus, to również mówiłem w jednym z poprzednich spotkań, że albo musimy uznać, że Jezus był Mesjaszem, synem Boga, który wprowadzał nas w tajemnice duchowego świata, albo szaleńcem, który wierzył w diabła i mówił o nim, wypędzał demony, których przecież wcale nie ma, mówił coś o ogniu, którego wcale nie ma, no bo przecież Bóg by tego nie zrobił, albo musimy uznać, że mówił o czymś rzeczywistym. Że rzeczywiście potraktujemy Jego słowa jako słowa Syna Bożego, jako słowa tego, który wie, co nas naucza, gdy mówi o duchowej rzeczywistości zła. Okazuje się, że o ile jeszcze jakiś procent większy ludzi wierzy, że istnieje niebo, to dużo mniejszy procent ludzi wierzy, że w ogóle istnieje jakieś piekło. Chcę powiedzieć taką myśl: U diabła też jest plan dla kościoła. On ma plan. On ma plan dla kobiety, mężczyzny, dla kościoła, dla życia człowieka. Plan pełen zniszczenia, pełen przekleństwa. To jest jego sposób życia, jego naturalny sposób działania. Tak jak jego planem, chociażby na przykład, często mówię dla mężczyzny, jest, żeby mężczyzna najlepiej w posikanych spodniach szedł od krawężnika do krawężnika, pijany, sklęty, wulgarny. Wyniszczający właśnie dzieci i żonę, wtedy jest według serca Księcia ciemności. I teraz przychodzi Ewangelia, i to wszystko zmienia i oczyszcza. Człowiek się może nawrócić, ale też nasza wspólnota musi zrozumieć, że u diabła też jest plan dla kościoła, to jest kościół skupiony jedynie na tym, co drugoplanowe. Na tradycji i świętach wierzący, że czas, gdy Bóg działał, przeszedł bezpowrotnie, a Słowo Boże, no cóż, Słowo Boże, to taka wielka przenośnia pełna błędów. Wegetacja połączona z myśleniem o Bogu, który kiedyś tam wiecie, dawno, dawno temu, w czasach, kiedy żyły księżniczki, smoki i krasnoludki, był też Bóg, który działał cuda. I wtedy mu pasuje takie, takie towarzystwo. Wtedy ludzie coś robią, chodzą gdzieś na nabożeństwa, zasłaniają się świątecznymi tradycjami, by pić, bawić się i zapominać o rzeczywistości. Ich sakramenty stają się powodem do pijaństwa, a nie do uświęcenia. Jasno pokazują sposób pojmowania duchowej rzeczywistości. Kościół oparty na żądania świeckiej większości zgodzi się na wszystko. Kościół oparty na tak zwanej demokracji, które, której właściwie jestem za, ale Kościół to nie jest demokracja, bo taki Kościół musi wpaść w odstępstwo, gdzie robimy to, co chcieliby wszyscy. Kościół to teokracja, rząd Boże, sprawowane przez Biblię i Ducha Świętego, który się przyznaje do ludzi, którzy żyją według Słowa Bożego. Dlatego co jakiś czas pojawiają się ludzie, Którzy psują świecką zabawę i zaczynają robić coś, co wnerwia religię, ale staje się ratunkiem dla grzeszników. Pojawiają się od czasów syna marnotrawnego. O nim jest napisane, jeżeli w historycznym aspekcie rozpatrywać przypowiedź o synu marnotrawnym, że kiedy obudził się rano, kiedyś o tym tu głosiłem, nie wiem, czy pamiętacie? I powiedziałem wtedy spojrzał, a tu nos w nos w nim po jednej stronie Pepa, świnka Pepa, po drugiej on, siedzą w chlewie i tam są takie potężne słowa. Wejrzał w swoje serce, pamiętacie? I zaczął coś mówić, coś robić, iść w przeciwnym kierunku, a na jedynej właściwej drodze stał ojciec. Jedna jest droga do ojca, syn Boży Jezus Chrystus. Jedna jest droga, przy której człowiek, jeśli się opamięta, może wyruszyć z powrotem do Ojca. To jest Jezus Chrystus. I co jakiś czas po synu marnotrawnym powstawali kolejni synowie marnotrawni, którzy się opamiętali. Franciszek Sasyżu, który na swój sposób, na możliwość tamtych czasów, o których my sobie nawet nie wyobrażamy, że za małe słowo nie tak groził stos, poruszył tamto środowisko nie zrobił wszystkiego zrobił troszeczkę miał odwagę większą niż wielu z nas potem pojawił się Jan Hus który wstał i powiedział tak dalej być nie może wracamy do ojca i zaczął głosić jedyną drogę do ojca na której ojciec czeka Jezusa Chrystusa skończył na stosie około 100 lat później pojawia się Luther reformacja Wstrząsa, syn marnotrawny znów wyrusza do domu, Kościół. Bo historycznie patrząc na Kościół w przypowieści o synu marnotrawnym, to jest Kościół, który otrzymał wszystkie dary Ducha Świętego. Wszystko, co Kościół mógł otrzymać. I raptem 140 lat po Jezusie ma pierwsze problemy i podziały. Raptem 450 troszkę więcej lat po Jezusie gnają na kaźń pierwszego Poganina, który się nie chce nawrócić, a więc postanawiają go publicznie zamęczyć. 500 lat później wszystkie dary drogocenne Ducha Świętego zostały zamienione na relacje ze świniami, politykami, królami, władcami. Kościół staje się narzędziem śmierci, korupcji i zniszczenia. Wszystko sprzedał. Miał wszystko od ojca, co odziedziczyć mógł syn, wszystko sprzedał. I dlatego, co jakiś czas w korycie budzili się synowie, którzy mówili, czas, Kościele wracać do ojca. To jest Kościół odnowy. I teraz Kościół nasz również potrzebuje odnowy tu i dzisiaj. Nie dlatego, że coś jest nie tak. Ale dlatego właśnie że czuję że jest tak, czuję że w sercach dochodzi do ta mija wiosna i zbliża się to lato. Czuję, że wielu z was chce oglądać działanie Pana, swoje już zrozumieliśmy. Nie chcemy żadnej podróbki, nie chcemy niczego z drugiej ręki. Chcemy czegoś więcej. Wielki muzyk, kompozytor, autor pieśni. Mogę powiedzieć, że jeden z moich numerów, jeden, jeśli chodzi o tych, którzy grają muzykę chrześcijańską, Keith Green, na jednym ze swoich ewangelizacji powiedział słowa, które przeszły do legendy. Przeczytam wam fragment. Czy twoja społeczność to okręt wojenny idący na pełnej bojowej szybkości, czy powolny, luksusowy wycieczkowiec pełny leniwych turystów? Zadał pytanie młodzieży. Dziesiątki młodych ludzi wychodziło ze łzami oddając swoje życie i swoje zaniedbania w Boże ręce. Znany jest z Afery Watergate, oszust, kłamca i najbardziej skorumpowany człowiek świata, jak go sobie sam mówił, Charles Colson. Podczas jednej ze swoich wypowiedzi, nie wiem, czy czytaliście książkę, ale jak mam kochać Boga. Polecam każdemu. Wstrząsnęłam ją, przeczytałem kilka razy. zwykłych parę świadectw powiecie nic szczególnego, myśleliśmy, że jakoś teologię polecisz. Nie. Ale powiedział te znane słowa, które my powtarzamy, ale nie wiemy, że to on powiedział. Poruszony tym stanem Kościoła, do którego wszedł, powiedział Kościół to szpital dla grzeszników, nie klub dla świętych. Słyszeliście to nieraz, macie autora. Warunkiem wejścia do szpitala jest bycie chorym. Warunkiem wejścia do Kościoła jest bycie znalezionym jako zgubiony. Jeśli chcę wyznać ludziom, że zadziałała nade mną Boża Łaska, to muszę również powiedzieć, że byłem kimś, kto łaski potrzebował. Wszyscy zaszyliśmy, zgubiliśmy się, znaleźliśmy się i chcemy czegoś więcej dziś. Wielu z nas się usiedziało, przyzwyczaiło się. Czasami nawet już niczego nie oczekujemy. Pamiętam, jak kiedyś, lata, lata temu. Ja nie wiem nawet z jakiego to wyszło pobudki, o takie spotkanie małe, modlitewne zrobiliśmy. Jakoś do dziś nie wiemy dlaczego. Spod... Wydawało nam się, że przyjdzie trochę ludzi, i przyszło nas wtedy pięciu. Ja i potrafię dziś powtórzyć nazwiska ludzi, z czego dwóch już nie żyje, to byli starsi już wtedy dość w swoich latach ludzie. I tak stoimy w tej pustej kaplicy, pięciu nas jest. Jednak no, do domu nie wypada, no, ale to właściwie nie wyszło. No. Postanowiliśmy się, że się będziemy modlić. To było jedno z najbardziej wstrząsających spotkań modlitewnych. Wszyscy wtedy tam, którzy nie byli ochrzczeni Duchem Świętym, przeżyli przez Duchem Świętym. Przez godzinę płakaliśmy przed Panem bez żadnego udawania. Spoczęło na nas coś takiego, że staliśmy w nim i po prostu byliśmy. Gdyby ktoś wtedy wszedł i zapytał nas, co, co wy tutaj robicie, to byśmy powiedzieli, tak sobie stoimy i patrzymy na Pana Boga. A co Pan Bóg robi? No tak sobie stoi i na nas patrzy. Myśmy tak po prostu byli ze sobą. Coś się stało, nikt tego nie planował. Ale poczuliśmy, że potrzebujemy Jezusa, że chcemy czegoś innego. Najlepiej opisują to dzieje apostolskie, drugi rozdział. Zaraz przejdziemy do tego tekstu, jeszcze chwilka. Czy ja mam przydługawe wstępy? So, przepraszam. Jest to jeden z fragmentów rodzenia się Kościoła, możemy tak ogólnie powiedzieć, dla świata i tego, jaki Kościół był w swojej świeżości. Ludzie przeżyli coś, z czym szli do domu, w świat, gdzie Jezus był najważniejszy i miał praktyczny wpływ na ich rzeczywistość. Nie tylko zapis jest to, wiecie, takiego prawdziwego przebudzenia tamtych czasów, ale to jest też zapis tego, co jest ważne, gdy Bóg zajmuje właściwe miejsce w kościele. I to był mój pomysł na drugi tytuł tego kazania. Gdy Bóg zajmuje właściwe miejsce w naszym kościele, gdy Bóg znowu staje się ważny, to przebudzenie, ta odnowa, którą tam widzę. Nie musi być czymś, co nagle wybucha koniecznie, ale czymś, co być może powoli i pięknie z Jezusa przechodzi na nas, a z nas na świat przez miłość i posłuszeństwo temu, co on chce. Poczyta, poczytam Wam. Posłuchajcie właśnie trochę inaczej. Wiem, że zawsze czytało się to w sensie, bo dzisiaj Dzień Pięćdziesiątnicy, to będzie za tydzień. Nie za tydzień, w niedzielę. Poczytajcie to, posłuchajcie, czy wejdźcie w ten tekst właśnie z tą myślą, jaki jest Kościół, który się przebudza, który jest odświeżony, który doświadcza świeżości, jest jak, jak ciepły chleb, tak pachnie, że aż się chce. Dzieje apostolskie 2, od 36. Niechże wtedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem i Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego wy... Ukrzyżowaliście, brzmi kazanie do ludu. A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów: Co mamy czynić? Mężowie, bracia, a Piotr do nich: Upamiętajcie się i niechaj się każdy z Was da ościć w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów Waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan Bóg nas powoła. Wielu też innymi słowy składał świadectwo i napominał ich, mówiąc ratujcie się spośród tego pokolenia przewrotnego. Ci więc, którzy przyjęli słowo Jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około trzech tysięcy dusz. I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem, mieli wszystko wspólne i sprzedawali posiadłości, imienie i rozdzielali je we wszystkim, jak komu było potrzeba. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, Przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca, chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Ten fragment pokazuje nam. Pamiętacie, zacząłem od tego, przeczytałem artykuł, w którym człowiek napisał 10 symptomów, że Twój kościół umiera. I na początku powiedziałem: Nie, o tym chcę mówić. Właściwie to nie policzyłem, ile symptomów wypisałem. Nie wiem, czy 10, czy 5, czy 6. Nie, nie wiem, ile ich napisałem tu. Mam tu w notatkach. Ale chcę wam powiedzieć o kilku symptomach, które wierzę, że wiecie, potrafilibyście opisać taki pachnący, dobry chleb z piekarni, nie? Każdy wie, co się nam w tym chlebie podoba. Ja pamiętam, jak byłem mały, mama mi dawała takie 5 złotych z rybakiem i musiałem iść po chleb. I przynosiłem ten chleb. I wiecie, mama się wcale nawet nie gniewała, jak tam było uskubane trochę z tego chleba. Bo jak dojść do domu, żeby tego nie skupnąć? Mieliście takie przeżycia w dzieciństwie? Bo to takie dobre było, to, to, to taki zapach dobry był, takie świeże, nie? I, i potrafiłbym mam opisać, jakie cechy miał ten świeży chleb. A tutaj w tym krótkim fragmencie słowa Bożego. Możemy zobaczyć, jakie cechy ma odświeżony, odnowiony, odnowiony przez Pana Kościół. To jest ten pierwszy, ten świeży, ten prosto z pieca, pierwszy wypiek, ale potem każdy inny Kościół przeżywający odnowę, przebudzenie, głębokie wyznanie grzechów, dokładnie doświadczał tego samego. Więc przede wszystkim i najpierw, zanim cokolwiek, to tym symptomem, tak jak chleb świeży dobrze pachnie, tym symptomem było to, że Jezus był na pierwszym miejscu. Nauczanie całe tego kościoła kierowało ludzką uwagę w stronę Jezusa, nie w stronę portfela, sukcesów. Kierowało w stronę Jezusa, który mówi: Królestwa Bożego, szukajcie wpierw. A reszta nie będzie musiała być przedmiotem waszych wykładów. Będzie Wam dodana. Na, niech, niech wtedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem, i Chrystusem uczynił Go Bóg, tego Jezusa, którego Wy ukrzyżowaliście. Jest Bóg jest grześnik i Bóg jest kimś ważnym. Jezus jest na pierwszym miejscu. Piotr głosi tłumowi zgromadzonemu w Dniu Pięćdziesiątnicy o Jezusie Chrystusie, ukrzyżowanym, umarłym, pogrzebanym i zmartwychwstałym jako Pan i Mesjasz. I kiedy nadchodzi odnowa wewnętrzna Kościoła i dzieci Bożych w Kościele, kiedy dzieci Boże mówią, mam dość siedzenia ze świniami, Dość walki ze smutkiem, strachem i ciemnością. Jezus znowu staje się pierwszy. Kiedy nadchodzi przebudzenie, Jezus staje się najwyższym priorytetem dla chrześcijana. Powiedziałem Wam kiedyś coś, co również usłyszałem od moich życiowych mentorów, tak Bogu dziękuję, że dał mi życie, w którym mogłem spotkać, wiecie, od początku mojej drogi z Panem spotykałem ludzi, którzy kochają Go, od mojego nawrócenia, przez właściwie pierwsze dni mojej wiary, przez moje dorastanie tu w tym zborze, przez mój wyjazd na misję, Bóg zawsze kierował moje oczy na jakiegoś mentora. I tak na marginesie tylko powiem, gdyby ktoś chciał spytać. Kiedyś po takiego typu kazaniu, gdy mówię o tego typu mentorstwie, jakiś człowiek podszedł i powiedział do mnie, wiesz, ja też chciałbym mieć mentora takiego. Tak bardzo bym chciał kogoś takiego. Jak ty to zrobiłeś? Posiadanie mentora wymaga ogromnej pokory. Wielu moich mentorów widziało moją pychę i doświadczali mnie. Moja żona wie, jak mnie jeden z nich traktował. Wie, jak walił w moje drzwi. Kiedy ona ledwo uspała, małe dziecko, a drzwi tak walił, bo trzeba było iść się modlić. Ja otwieram, co się dzieje? On mówi: Słuchaj, grubasie z Polski, albo jesteś misjonarzem, albo będziesz spał nie wiadomo do której rano. Co? No, Pojedziemy do mojej żony, mam go dosyć, mam go powyżej uszu. Tego wariata dłużej nie ścierpie. I wyprowadzamy się do kłajpedy, pamiętasz to? Ja jadę zaapić nam miejsce w kłajpedzie. Wszyscy mnie traktują jak misjonarza. Idę do zboru o, o, Mirosław Kulec, misjonarz z Polski, a ten mnie traktuje jak jakiegoś. Ja nic nie wiedziałem, jakie Bóg ma plany, jak ten człowiek stał się narzędziem, jak to, co robił, ja sam nie wiem, czy on wiedział, co robił. Jak miało zmienić, jak miało moją pichę zgnieść, jak miało mi pokazać na ro, ro, kościół, który się rodził, znacie moje świadectwo w naszym. W kościele zabito pierwszych trzech katechumenów, którzy mieli być ochrzczeni. Byłem gotowy uciekać, ale miałem koło siebie człowieka, który kochał Boga, który potrafił się śmiać, był kompanem do uczty, do podróży, do modlitwy i był przede wszystkim nauczycielem Słowa Bożego. Pojechałem do tej Kłajpedy. Wiem, że niektórzy z Was znają to, ale niektórzy są nowi. Nie mam jeszcze dużo lat, ale powtarzać mi się już wolno. I w Kaipedzie zaprosili mnie do pastora na obiad. Postawili mi obiad. Pastorze, ja mówię, no pastorze. smacznego, to brat się przeprowadza do nas. Tak, mówię, będziemy szukać tu mieszkania, będziemy bliżej Polski, będzie... No o tak się cieszymy, tak nam potrzebny był jakiś misjonarz. Tego jeszcze wiecie, byłem związany z pomocą humanitarną ze Szwecji mocno, więc tam raz na czas coś mogłem pomóc. Tak się dobrze czułem. Nie? Takie Moje ja, takie było. Po dwóch dniach wracam, tylko sobie myślę, jak ja mu to powiem? Jak takiemu wariatowi to powiedzieć? Wpadłem na pomysł. Myślę, jak mu tak powiem, tylko że wyjeżdżam, bo mam go dość, to usłyszę. Powiem mu, że tak się modliłem i tak poczułem, że Pan kieruje moje serce, wiecie, znacie tą kardiologię chrześcijańską, nie? To moje serce kieruje na kłajpedę i wyjadę. I to było dla mnie doświadczenie właśnie tej świeżości kościoła. Pojechałem do niego do domu, stukam do niego do drzwi. On otwiera, ja mówię: cześć, przyjechałem. On mnie zamknął. Jeżeli mi powiesz to, co mi chcesz powiedzieć, to ja ci powiem, co Pan do Ciebie mówi. Bóg całkowicie zostawi uczenie Cię, porzuci i nigdy już nie będzie Cię uczył. Wracasz do szkoły Bożej, czy jedziesz tam, gdzie Ci będzie wygodnie? Zanim mu powiedziałem, włosy mi na głowie stanęły. Wróciłem do żony i mówię: nigdzie nie jedziemy. Dwa lata później mieliśmy trzystuosobowy kościół, w którym Bóg dotykał ludzi. Bóg musiał najpierw nauczyć mnie uczciwości, jeśli chciałem być misjonarzem. Wiecie, jak ja wyjeżdżałem z tego zboru na misję, to ja myślałem, że pan kulec z waszym błogosławieństwem oczywiście jedzie robić wielkie rzeczy. Ja nie wiedziałem, że Bóg mnie prowadzi w miejsce, gdzie najpierw musi mnie wychować. Oczyścić, coś troszkę nauczyć. Ja nie miałem w ogóle rozumu wtedy. Dziś wiem, że niewiele wiem, a wtedy myślałem, że dużo wiem. A więc, jeśli mamy być w jakikolwiek sposób nazywani Kościół, to to jest miejsce początku Jezus na pierwszym miejscu. Drugi symptom świeżego, odnowionego kościoła to jest: Jezus staje się tak realny, że chcą coś zrobić, a dokładniej brzmi to tak: 37 werset, a gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów: Co mamy czynić, mężowie i bracia? Bóg jest tak realny, że ludzie mówią: słuchaj, widzę, że Twoje życie wygląda inaczej. Moje życie jest gorsze niż Twoje życie. I wtedy mu mogę powiedzieć: Moje życie jest lepsze niż Twoje życie. Nie dlatego, że ja jestem lepszy. Jestem takim samym grześnikiem, ale moje życie jest lepsze niż Twoje życie, bo ja spotkałem najlepszego Pana na świecie, Jezusa, który zmienił moje życie. Amen. To jest to, że Jezus staje się widoczny. Ludzie. Żądają, zadają ważne pytanie i zamierzają tym razem posłuchać odpowiedzi. Słuchają, gotowi użyć tego, co się dowiedzą w praktyce. Ich pokuta i zmiany w domu będą realne. Wracają i mówią: Byłem w miejscu, w którym coś się we mnie stało. Kiedy pierwszy raz w życiu wróciłem z wapienicy do domu, byłem w wapienicy na nabożeństwie. Jeszcze władowałem się na sam przód, bo chciałem posłuchać, jak grają. I to władowałem się tam, gdzie pastorzy siedzą. Nie wiem, czy pastorzy pamiętają to. Usiadłem sobie z samego przodu, bo chciałem widzieć lepiej. Ale wiem jedno. Kiedy wróciłem do domu, wszyscy wiedzieli, że coś się stało. Tyle tylko, że ja nie umiałem tego wytłumaczyć. Jednym tłumaczyłem, że znalazłem nową religię. Innym tłumaczyłem, że już nie chodzę do tamtego kościoła. Jeszcze innym co innego. Na swój sposób. Pamiętam do dziś, jak się martwiła o mnie mama i babcia. I pamiętam, jak babcia powiedziała do mojej mamy, wiesz, Mirek to taki sumiany ogień, już się tym zajmował, tym i tym, to też mu przejdzie. I miały prawo tak myśleć. Ale minęły lata i nikt już później tak nie mówił. Oczywiście, że wiele błędów popełniłem po drodze, ale zobaczyłem was, Filadelfio, i niektórzy z was, którzy dziś tu siedzą na tej sali, a innych może już nawet nie ma tutaj, są już w domu u ojca. Ale wiem jedno. Po, zobaczyłem kościół jakiego wcześniej nie widziałem. Taki kościół to ja rozumiałem. Nie dlatego, że była muzyka, ale dlatego, że ja czułem, że tu się dzieje coś prawdziwego. Pasowało do tego, czego pragnąłem. Inny, taki, taka cecha żywego, odnowionego Kościoła, który wrócił do Pana, czy który się odświeża, to jest stają się częścią prawdziwej historii zbawienia. Nie są tylko częścią tradycji, ale są częścią historii zbawienia, a Piotr do nich upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obytnica ta bowiem odnosi się do Was i do dzieci Waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan Bóg nas powoła. Ościcie się! Bóg zacznie działać w Waszym życiu. To nie są religijne rzeczy, mówi Piotr. To, co doświadczamy ze Starego Testamentu, czyli parafrazując słowa Piotra na język dzisiejszego poznania, moglibyśmy powiedzieć: To, co powiedział Bóg, to jest prawdą dla Ciebie, jeśli pójdziesz Bożą Drogą. Mamy? Co się może stać? I znika w nich obojętność, znika niewiara. I teraz, mówiąc Kościół, już się nie mówi o budynku. Mówiąc Kościół, widzi się siebie, i pojawia się następny symptom, który nazwałbym tak: słowo Boże jest traktowane poważnie i nieukrywane. Słowo Boże jest rzeczywistym tym napędem mojego życia albo mówiąc dziejami apostolskimi, wielu też innymi słowy składał świadectwo i napominał ich, mówiąc, ratujcie się spośród tego pokolenia przewrotnego. Słowo Boże poprowadziło Noego do budowy Arki, zanim chociaż pierwsza kropla spadła, był pośmiewiskiem. Słowo Boże prowadziło proroków, z których inni się śmiali. Słowo Boże prowadziło Kościół, Słowo Boże poprowadzi każdego, kto chce w nie uwierzyć. Odnowa i przebudzenie przychodzi jak fala i zmiata obojętność. Pamiętam, jak pierwszy raz czytałem Biblię. Mam ją do dzisiaj gdzieś na strychu, w pudłach od lady i nie widziałem, bo używam inne, zresztą ta się już rozleciała na poszczególne kartki. Te pokreślone strony, te notatki, to przeżywanie każdego wersetu pierwszy raz. I wtedy nie tylko niebo, ale i piekło i rzeczywistość duchowa stają się realne. Wtedy niebo jest tak realne, że chce się do niego iść. Piekło jest tak realne, że się już nie chce mieć z tym nic wspólnego. Kościół jest taki piękny, że człowiek jest gotowy kochać. A potem pozwala sobie to zabrać, pozwala się zeszlifować, pozwala się ululać do snu. W wypadku przebudzonego kościoła, polegającego na Bożym Słowie, alternatywa jest prosta. Przebudzenie, które przynosi obecność Chrystusa, albo sąd Boży, który sprowadzamy przez brak posłuszeństwa i nie ma ani w prawo, ani w lewo, albo przynosi przebudzenie, gdzie Chrystus staje się realny, albo sąd. Ale człowiek czuje, że to jest to, jest to miejsce, gdzie doszedł do wyboru. Wtedy nie jest nam wszystko jedno, co się stanie z innym człowiekiem. Jak Samarytanka. Nie chcemy mieć tego tylko dla siebie i biegniemy. Pojawiają się powołania do misji. Pojawiają się w tym kościele ludzie, którzy mówią, Pastorze, i ja to widzę wśród was, to jest moja radość. Ja z wrażenia czasem spać nie mogę. Nie jest tak, że się martwię, ale że się cieszę, bo ktoś przychodzi i mówi, co ja mogę robić? A ja mówię, daj mi chwilę, będziemy się razem modlić. Co mogę zrobić? Już nie tylko, żebym był zbawiony, ale co mogę zrobić, żeby inni byli zbawieni? Bo to, co dostałem, jest piękne. Pamiętam moją wizytę na Kostaryce. Byliśmy tam już piąty dzień. Pięć dni nie byłem w ogóle na żadnym nabożeństwie jeszcze. Dopiero mieliśmy na nim być, ale już piąty dzień mija. Nie widziałem jeszcze nabożeństwa, nie widziałem ich kaplicy, nie słyszałem kazania i nie widziałem uwielbiania, ale wiedziałem, że znalazłem się w Kościele, który zmienia rzeczywistość. Poszliśmy na slamsy. Żona pastora prowadziła służbę wśród bezdomnych dzieci. Mówi mi, rektuje 100 tysięcy ludzi na tych slamsach. 27 tysięcy to są dzieci. I dokładnie modliłam się i tyle posiłków, co dziennie wydaje nasz kościół. Widzicie, to znaczy, 27 tysięcy dzieci karmi codziennie? Jak pokazali mi te miejsca, gdzie karmią, tą ilość, te gary, to co leją. Potem misja dla bezdomnych zabrała mnie do parku. Patrzymy pusto w tym parku. Wszystkim kazali nam ubrać kamizelki odblaskowe ze specjalnej światełkiem. Mówią, nie oddalajcie się. Patrzę, park pusty. Ale samochód zatrąbił, zaczęli śpiewać. Jakbym oglądał jakiś horror. Otwierały się kanały, ziemia, bramy. Jakieś szałasy i nagle ze wszystkich stron zaczęli przychodzić bezdomni. Dziesiątki, dziesiątki bezdomnych. A my tylko laliśmy i laliśmy i modliliśmy się. Potem mówi pastor, mam zgodę kartelu, wchodzimy do podziemi. Dzisiaj dostałem zgodę kartelu, idziemy wszyscy do domu publicznego. Pierwszy raz byłem w kościele, który miał na fakturach wizytę w domu publicznym. Karmili tam ludzi. Weszliśmy, oni mówią, nie zaświecimy światła, pastor powiedział, chcemy, żebyście na chwilę zaświecili, dzwoni do jakiegoś tam kogoś, jakiś tam ktoś zgadza się, zaświecają światło, stoją faceci z karabinami, łóżka stoją jak okiem sięgnąć. Pastor do nas mówi, podejdźcie każdy do jednego łóżka, ja podszedłem, na łóżku dziewczyna, 13 lat, w ciąży, przed chwilą miała ostatniego klienta, w widocznej ciąży, przed chwilą osób i mówi do mnie, ja potrzebowałem tłumacza, nie znam. Wiecie, nie umiałem się z nimi porozumieć, ale wziąłem ją za rękę i poczułem, że Bóg umiłował świat. Poczułem, że jestem częścią kościoła, który ma dokąd dziś. I wiecie, po kilku takich przeżyciach, po pięciu dniach, siedzę u pastora Alberto Castro, pastora tego zboru. I sobie myślę, jak ja mogę to zrobić u siebie w Polsce. Wiecie, pierwsze moje myśli, jak oni to robią. Pastor poczęstował nas obiadem. Mieszkał na takim pięknym wzgórzu, mam z nim zdjęcie w telefonie do dziś. Było widać całe San Jose. Podszedł do mnie, objął mnie i mówi: Mirek, chcę ci coś ważnego powiedzieć. Widzę, jak porusza tobą pan na to wszystko, co ja robię. Nie popełni błędu cielesnego kościoła. Ja mówię: Alberto, ale o co chodzi? Mówi: Mirek, nie wracaj do twojego domu i na, nie naśladuj naszych służb prawdopodobnie w rzeczywistości, w której mieszkasz nie są potrzebne służby, które ja tu mam ja mówię, Alberto, to jak się dowiedzieć co ma zrobić Kościół Alberto do mnie mówi, Mirek, bądź jak straż pożarna rozglądnij się po twoim kraju zobacz, gdzie najbardziej w Polsce się pali tam jest miejsce, gdzie powinien iść wasz zbór nie jedź tam, gdzie nie ma pożaru u nas jest pożar w dziedzinach, w których u was nie ma ale u was są pożary w dziedzinach, których my nie znamy. Daj się użyć Bogu tam, gdzie płonią ludzkie marzenia, ludzkie życie i przyszłość to idźcie gasić. Bądźcie kościołem, który Bóg pośle, niech Wam to pokaże. I dlatego mówię: to, to, to jest Kościół. Innym takim aspektem Kościoła przebudzonego jest: Kościół nie jest już tylko adresem. Przestajemy być miejscem adresu. Ci więc, którzy przyjęli słowo Jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około trzech tysięcy dusz. W ich życiu pojawia się nowa rzeczywistość Kościoła. Do tej pory budzili się, szli do pracy, wracali do domu, świątynia gdzieś tam sobie działała, nawet było może ładna, gdzieś tam jeszcze jakaś synagoga, nikt się nie dziwił, że tam mówi się o Bogu. I nagle teraz. Bóg już jest dla nim kimś, kto nie kojarzy się z adresem synagogi czy świątyni. Bóg jest kimś, kto nie kojarzy się z adresem kościoła. Teraz Bóg stał się tym, kto ma miejsce w ich życiu, domu i całej rzeczywistości. Już nie wychodząc z tak zwanego kościoła do normalnej rzeczywistości, ale są narodem po drugiej stronie rzeki. Są narodem, który przeszedł przez wody, który został ochrzczony. Który został ochrzczony w Chrystusa, który został ochrzczony w Bożą rzeczywistość, dla nich Kościół trwa. Po tym nabożeństwie to trwa dalej to nabożeństwo. Wiecie, co mam na myśli? To nie jest to, co nas tutaj scala. Jeśli Kościół jest często przywrócony do Izraela i wędrówki przez pustynię, to oznacza podobieństwo naszych przeżyć. Staniemy na brzegu rzeki, a za nami obce wojska. Może dojść do rozłamu przez bałwochwalstwo, egoizm, może być utrata tych, którzy nie chcą iść za Bogiem. Jak mówi list, ciała i zasłały piasek pustyni, bo nie chcieli iść na jego zasadach, to jest bolesne. Wspólnie będziemy rozmawiać i oczekiwać dnia wejścia do miejsca, gdzie zmierzamy. Naszym marzeniem staje się cel. Wędrówka staje się czymś, co zaczynamy traktować poważnie, czasami doświadczając z rzeczywistości. Patriarchów w obcych miejscach dziwnych zjawisk, marzeń i obietnic, które się nie spełniają, ale wszyscy oni poumierali w wierze, mówi słowo. Nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice, mówili do Hebrajczyków: lecz ujrzeli i powitali je z dala, wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi. To jest wyznanie Kościoła, który się odświeża. Bo ci, którzy tak mówią, okazują, że ojczyzny szukają. I gdyby mieli na myśli tę, z której wyszli, byliby mieli sposobność, aby do niej powrócić. Lecz oni zdążają do lepszej, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazwany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto. Bóg się ich nie wstydzi, oni idą. Innym takim aspektem tej świeżości odnowy kościoła jest zmiana planu dnia i otoczenia. I trwali w nauce apostolskiej, i we wspólnocie, i łamaniu chleba, i w modlitwach. Znajomi przestają ich poznawać. Kiedyś byli inni. Kiedyś Icek wrócił z pola i szedł na ploty do bramy. Ale teraz Icek wraca z pola i idzie gdzieś. I widzi to jego żona, widzą jego sąsiedzi. Wszystko się zmienia. Jakiś Józef wracał z pracy. I zawsze był nerwowy i dokuczliwy, albo coś jeszcze mogę wymyślać tysiąc historii, ale znajomi ich nie poznają. Kiedyś byli inni, myśli i czas jest teraz wokół Biblii i nauczania, ich czas, przyjaźnie, radości, wspólnota, standardy, ich życie opowiada o Jezusie i Jego powtórnym przyjściu. Pragną się uczyć i słuchać. Dlatego tak ważne jest, abyśmy wzajemnie modlili się o odświeżenie. Bo na, nie, nie będzie przebudzenia, odnowy, przesłania pełnego życia dla tego miasta, jeżeli my nie przeżyjemy odnowy, wyznania grzechów i odnowy swojego stylu życia. Dlatego tak ważne jest posiadanie pastora, rady starszych, głęboko zakochanych w Bogu. Nie potrzebujemy działaczy. Ale potrzebujemy, żeby się wzajemnie o siebie modlić, byśmy, wiecie, uczyli się wzajemnie prowadzić posłuszeństwie słowo Bożemu, Jego głosu. Nawet najbardziej gorliwi ludzie mogą zostać duchowo zatruci i zagłodzeni przez tą współczesną syntetyczną mannę. Syntetyk produkowany w oparciu o cielesne składniki, pustych obietnic, pysznych obietnic, władzy, bogactwa i nie wiadomo czego jeszcze. To, co się dziś nazywa przebudzeniem, od setek lat małpy robiły wzo, to, że coś skacze, to nie znaczy, że przebywa przebudzenie. Małpy skaczą w zoo, ale to nie jest przebudzenie. Za tym nic nie idzie, nie idzie zmiana. Kiedy człowiek wejdzie pod moc Bożą, to nie tylko może skakać z radości czy płakać z powodu grzechów, ale też doświadcza przemiany swojego życia. Amen. Nie da się spotkać Boga i mieć dobry czas i się nie zmienić. Jeśli spotkałeś Boga i miałeś dobry czas, to zastanów się, co z tym zrobisz, albo kogo spotkałeś. Potrzebujemy modlitwy o siebie. Wiecie, czasami Kościół mówi, jaki jest nasz pastor. Ja wam powiem, ja będę, czy nasi pastorzy, nie tylko ja, będziemy takimi pastorami, o jakich się będziecie modlić. Jeśli nie będziecie się o nas modlić, będziemy sami stali w tej walce, którą Pan nam powierzył. Jeśli my nie będziemy się o was modlić, będziecie sami tam, gdzie Pan was postawił. Jeśli nie będę samotnie wędrował, zmęczę się, i pewnego dnia odkryjecie, że macie pastorów, którzy zamiast mówić od Boga, opowiadają Wam o Bogu. A ja wierzę, że Bóg ma dla nas coś, żeby kazania, które będą stąd płynęły, były od Boga, a nie tylko o Bogu, jak mawiał inny mój przyjaciel. Trwali w modlitwach, zbór serc odpornych na wołanie świata. Nie zaś zbór serc, odpornych na kazanie. Jeremiasz spojrzał na Izraela, a Bóg włożył słowo w jego serce. I nie wiem, czy są bardziej mocne i dramatyczne słowa, kiedy do nich skierował. Mówi wy, by już nawet nie potraficie się rumienić ze wstydu. Przyzwyczajiliście się. Nie? A, on, chciel, a on, on chciał coś przeżyć. On chciał, żeby Bóg był realny, bo on widział, co Bóg przygotowuje, jakie zbawienie. Jeśli Bóg będzie mówił do zboru, to właśnie będzie do nas mówił przez modlitwę. Jeżeli Jezus, będąc synem Bożym, musiał się modlić, o ileż bardziej my, duchowość moja, Rady starszych pastora, dusz pasterzy naszego zboru, twoja, nasza, nasza duchowość będzie uszami zboru. Jeśli modlitwa jest rozmową z Bogiem, to dlatego, że ktoś słyszy, a dlatego słyszy, bo jest człowiekiem modlitwy. Czasami ktoś mówi, co słyszy, ale nie słyszy nawet, co mówi Biblia. Zostawię ten temat. Inna rzecz, która wzbudza uwaga która pokazuje że kościół jest zborem przebudzonym kościołem bóg okazuje się kimś z dzisiaj a nie kimś z kiedyś a dusza wszystkich a dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią albo za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków dopiero tu mamy to co wielu chce najpierw marudząc że w kościele tego dziś nie ma za sprawą apostołów oznacza dla nas kilka rzeczy po pierwsze, historycznie to oznacza, za sprawą apostołów, i to jest jasne. Po drugie, teologicznie, rodzaj nauki, jaki akceptujemy, do którego przyznaje się Pan. Czyli to jest to, co Filadelfia akceptuje, że Jezus to nauczał, apostołowie to powtórzyli i Kościół to stosował. To wtedy jest biblijne. I po trzecie, rodzaj posłuszeństwa, który czyni Kościół prawdziwym, bo można mieć prawdziwe poglądy i być obojętnym. To był Kościół apostolski. Boża obecność staje się tym, co nam towarzyszy i nikt nie musi niczego produkować na siłę. I wtedy pojawia się inny aspekt Kościoła, który przeżywa odnowę. Ja nie muszę wychodzić za kazalnicę i mówić, słuchajcie, jakbyście mogli, złóżcie datek, bo wiecie, buty mam dziurawe, Pastor Kiona z Krysią musieli stać pod kościołem innym i zbebrać. A ja chodzę w niedzielę pod inny kościół też prosić. No może na jakiś dach byście się złożyli. Moja żona, biedna. Zobaczcie, w tej samej kietce od piąty rok. Co próbuję powiedzieć? Kościół, który przeżywa od nowe, wzrasta w nim ofiarność. Nie zniesiecie, żeby inni się musieli poniżać. Nie zniesiecie, żeby ktoś wami finansowo manipulował, bo wasze finanse należą do świętego świętych. Są uświęcone dziesięciną, ubłogosławione waszym sercem. Kiedyś mnie zapytali, pamiętacie, kiedyś mówiłem takie kazanie na wrócenie portfela o dziesięcinie. I mówię, a skąd wiesz, że ludzie, z którymi pracujesz, uczciwie płaczą dziesięcinę, a nie robią dobrej miny. Ja mówię, stąd wiem, że jeżeli naprawdę moje powołanie, ich powołanie jest tym samym powołaniem, to idziemy razem w tym samym kierunku. I wiem, że mnie nie zostawią. I wiem, że nie zostawiają. A więc wzrasta ofiarność. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne i sprzedawali posiadłości, imienie i rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. Wzrasta ofiarność. Ludzie chcą dawać i nie boją się dawać. Nie trzeba ich już błagać. Kościół przestaje martwić się o rachunki. Wiecie, kiedyś, Boże, to już to opowiadałem, trudno mi teraz powiedzieć, ale pamiętam, kiedyś zawieźliśmy... Powiem tylko na północną Polskę, nie powiem gdzie, to nie ma znaczenia, pomoc, ponieważ gdzieś tam pocztą pantoflową doszło do nas, że jest kościół w naszym kraju, zbór należący do naszych kościołów zielonoświątkowych, i jakoś to pastorowi się wymknęło nie wiem jak ja się o tym dowiedziałem ale okazało się, że w tym miesiącu odłączą im prąd, ponieważ nie płacą już od kilku miesięcy. Powiedziałem to naszemu zborowi i mówię, mam głębokie przekonanie, żeby zawieść im. Pomoc. Trochę się dziwiłem, bo byli delikatnie większym zborem niż my. Ale myślę, chcemy pomóc. My mieliśmy dość, więc chcemy pomóc. Wzięliśmy kopertę i pojechaliśmy do tego kościoła. Umówiliśmy się rano z pastorem. Wchodzimy tam, przyjął nas w swoim biurze. Ja mówię, słuchaj, ja słyszałem, co się u was dzieje. Wiesz, mówię, słyszałem, no, mamy problem. Wiesz, no, tak nie chciałem mówić, ale faktycznie. Z zakładu energetycznego powiedzieli, że przychodzą w tym tygodniu i nas odłączają. No ja nie mam mówić czego. Mówi sam, chyba pójdę do pracy, gdzieś jeszcze dorabiać. No nie mam, nie. Ja mu mówię, słuchaj, musisz zacząć głosić o dziesięcinie. On mówi, słuchaj, ja starego testamentu nie głoszę i ja dziesięciny w tym kościele głosił nie będę. co myślę nie będę się z konin kopał, bo przegram. Położyłem kopertę na stole i mówię: Chcesz to, bierz, chcesz to, nie bierz. Powiem ci tylko jedno: w tej kopercie, która jest całkiem gruba, są dziesięciny moich zbrowników z ich ciężkiej pracy. Wziął. Chciałem, żeby wziął. Chciałem, żeby pomyślał. Chciałem, żeby zobaczył, że, 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 że my się obudziliśmy i to, co wokół nas jest żywe, codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni. To jest następne, co pięknie pachnie. To jest zanika, niedzielno-kulturowe chrześcijaństwo. A łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokar z weselem w prostocie serca, gdzie poznanie Boga jest potwierdzane przez jedność Kościoła. Religia prowadzi rozmowy i spory między sobotą i niedzielą. W Kościele się dzieje i nie ma dnia, aby coś się nie działo w Kościele przebudzonym. I tak się cieszę. Wiecie, niech się dzieje, niech Słowo Boże tu działa. Wiem, że wielu ludzi wiele życia i zdrowia włożyło, żebyśmy mieli to, co mamy, i myślę, że powinniśmy to uhonorować tym, że będziemy to dobrze używać. Amen. Chcemy być częścią spotkań, działań. Zanika kulturowa religijność, pojawia się miłość do Boga, pojawia się prawdziwa pierwsza miłość. Ludzie się radują, wiecie, i kończąc powoli, zamykając to kazanie. Przeskoczyłem coś wcześniej. Otrzymacie dar Ducha Świętego, powiedział jeszcze Pan. Jest coś jeszcze bardzo ważnego, przewijające się w wielu miejscach, jeśli chodzi o Kościół. Ten żar, który sprawia, że będziemy pachnieć jak Boży chleb, jak świeży chleb, można podtrzymać tylko w jeden sposób. Zaraź po nawróceniu. Pamiętam, że usłyszałem o tym, i kompletnie nie wiedziałem, co pastor Zbyszek mi to powiedział ma na myśli. Ponieważ planowałem chrzest w Cieszynie, on się mnie pyta, czy nie chciałbym dzisiaj przeżyć chrztu. Myślę, jak u niego w domu? Jedliśmy tosty. A on się pyta, czy chrztu nie chce przeżyć. Myślę, jaki jest? Ale on wiedział, że jeżeli wszystko, co się w moim życiu stanie, to będzie tylko zmiana poglądów i jakaś wielka próba uciągnięcia nowego życia. I jeżeli jedynie doświadczę jakby Bożej pomocy w ten sposób, że, że będę miał poznanie, to on wiedział, że ja potrzebuję czegoś więcej. Że ja potrzebuję zanurzyć się w Bogu, żeby nic nie wystawało. Więcej bym musiał to tłumaczyć, ale jak mówię, na koniec to, to jest coś, co myślę, że jeżeli doświadczyłeś nawrócenia, to powinieneś sobie zadać pytanie. Bo zaraz po nawróceniu to przeżycie powinno ci towarzyszyć. Przeczytam wam fragment wspomnień gościa, który wkrótce będzie w naszym zboże, Kto słyszał o Niki Kruzie? Niki Kruz, ktoś zna? Znają wszyscy, Przeczytałam wam fragment jego wspomnień. Tej nocy Dawid mówił ze mną o w Duchu Świętym. Słuchałem uważnie, ale nie rozumiałem, co usiłuje mi przekazać. Czytał mi fragmenty Pisma Świętego z dzieł apostolskich. Z pierwszego listu do Koryntian, z listu do Efezjan wyjaśnił, że gdy człowiek jest już zbawiony, Bóg chce napełnić go swoją siłą. Mówił o nawróceniu Szawła w dziewiątym rozdziale Dziejów Apostolskich, że po trzech dniach od nawrócenia szafę otrzymał w Duchu świętym i został napełniony nową mocą. Tego właśnie ci potrzeba, Niki, powiedział. Bóg chce napełnić Cię mocą i dać Ci szczególne dary. O jakich darach myślisz, spytałem. Otworzył Pismo Święte na wersetach 8, 10, 12 rozdziału pierwszego listu do Koryntian i, odpowiedział mi, i opowiedział mi o dziewięciu darach ducha. Otrzymują je ciniki, którzy są oszczeni w Duchu Świętym. Możesz nie otrzymać wszystkich z nich, ale otrzymasz niektóre. Bo my, zielonoświątkowcy, uważamy, że każdy, kto jest oszczony w Duchu, mówi językami. Chcesz powiedzieć? Że będę w stanie mówić po angielsku bez żadnej nauki? Spytałem zdumiony. Dawid chciał mi powiedzieć coś jeszcze, ale zamknął Pismo Święte. Pan powiedział apostołom, żeby czekali cierpliwie, aż otrzymają moc. Nie chcę, aby w twoim przypadku dokonało się to zbyt pośpiesznie. Będziemy czekać, aż Pan ochrzci Cię, gdy będziesz gotów przyjąć ten chrzest. Na razie. Mamy inny problem. I musimy się w tej sprawie modlić, powiedział Dave i wyłączył światło. Jeśli Bóg da mi nowy język, mam nadzieję, że to będzie włoski. Znam świetną dziewczynę, włoskę, i na pewno mógłbym. Przerwała mi poduszka Wilkersona, która przeleciała przez pokój i trafiła mi w głowę. Fragment książki: Run, baby, run, uciekaj, mały, uciekaj. Ta książka będzie do kupienia w czasie konferencji, to nie jest reklama, no będzie, nie? Ani niki niczego nie rozumiał, ani ja. Być może dzisiaj Ty nie rozumiesz. Ale Kościół, który doświadcza przebudzenia, również jest kościołem, który Bóg przygotowuje, żeby wylać na Twoje życie, żeby włożyć w Twoje życie coś dużo więcej. I w tym wychodzimy poza niedzielną rutynię i bycie działaczem. To daje siłę na to, czego pragniemy i to pragnienie jest od Pana i taki kościół jest jak świeży chleb, bo pachnie na całą okolicę, ma wpływ na otoczenie, chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Pojawia się pragnienie uwielbiania Boga całym sobą. Ewangelizacja jest skuteczna i pełna przekonania. Kościół ma za zadanie pokazać ludziom Chrystusa. Jesteśmy dla nich pierwszym, co im głosi otwartą ewangelią. I Ludzie są przychylni. Oczywiście faryzeusze nie byli przychylni ani Sanhedryn, ale zwykły lud widział, że oto ktoś niezwykły. I to jest to, co Wam chciałem dziś powiedzieć o kościele. O kościele, który pachnie jak świeży chleb. O kościele, który modli się, przyjdź, panie Jezu. Amen. A kto słyszy, niech powie, przyjdź. Kto z Was czuje pustkę w swoim życiu. Bóg daje Ci dzisiaj drogowskaz, wyjście. Czy chciałbyś wyjść dzisiaj na środek, aby ktoś do Ciebie podszedł i się o Ciebie pomodlił? Czy masz dziś pragnienie, żeby powiedzieć: Chcę być jak świeży chleb? Chcę pachnieć Jezusem. W czasie, kiedy będą grać pieśń, wyjdź tutaj, a Was, bracia, siostry. Którzy doświadczacie Pana i kochacie go, którzy zawsze tu wychodzicie się modlić, jeżeli ktoś wyjdzie, podejdźcie do tej osoby, a na koniec po tej pieśni pomodlimy się jeszcze razem o cały zbór. Amen. Powstańcie, proszę.